Dzień dobry, witam państwa, Marek Siudaj, będę miał przyjemność poprowadzić wywiad gospodarczy. Dzisiaj moim gościem jest Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, właściwie początek roku dla wielu Polaków wiązał się z bardzo taką zasadniczą zmianą, związaną z tym, że zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Teraz się pojawia pytanie, co to właściwie znaczy? Czy to jest tak, że gdybym ja był posiadaczem takiej nieruchomości podporządkowanej właśnie pod tym prawem użytkowania wieczystego, to właściwie co by się stało? Zostałbym właścicielem, czy dopiero właścicielem stanę się, kiedy spłacę wszystkie raty? Ustawa obejmuje rzeczywiście ogromną grupę Polaków, bo to jest 2,5 miliona użytkowników wieczystych, czyli pewnie 8-10 milionów naszych rodaków, czyli tych wszystkich, od razu zdefiniujmy, kogo dotyczy to uwłaszczenie, którzy byli właścicielami swoich mieszkań i domów, ale nie byli właścicielami gruntu, byli jednocześnie użytkownikami wieczystymi gruntu. I oni wszyscy 1 stycznia 2019 roku stali się właścicielami i swoich mieszkań i domów, i gruntów, które są z tymi mieszkaniami związane. I stało się to raz na zawsze, nic już nigdy tego nie zmieni. Natomiast oczywiście pozostaje kwestia odpłatności i uregulowania tego tak, aby to było zgodne z ustawą, a ustawa zgodna z konstytucją, stąd też ta odpłatność, ona została obliczona jako ta różnica, którą proporcjonalnie utraciłyby samorządy w wyniku utraty wpływów z użytkowania wieczystego, bo to był dochód samorządów i ona została skonstruowana jako 20 opłat rocznych oraz możliwa do udzielenia od tych 200 opłat bonifikat. Czyli obejmuje to tylko i wyłącznie osoby, które miały prawo własności do lokalu bądź budynku i które stały z kolei na gruncie, który właśnie był użytkowany na podstawie prawa użytkowania wieczystego. No dobrze, ale właśnie, bo chcę zapytać, bo to wbrew pozorom budzi sporo pytań wśród osób, które się jakby, które miały, tak, mają taką sytuację. Czyli no teraz się pojawia pytanie, czy te, bo trzeba te 20 rat użytkowania wieczystego zapłacić. Rozumiem, że od tego jest bonifikata, tak? Dobrze to rozumiem. Jest bonifikata na gruntach Skarbu Państwa określona w ustawie. Natomiast samorządy mają swobodę w kształtowaniu wysokości takiej bonifikacji. Czyli mogą być zarówno wyższe, jak na przykład było to w przypadku Warszawy, gdzie obecnie jest to 98, mimo oczywiście tego wycofania się, ale może być też niżej, na przykład 20? Może nie być też żadnej bonifikacji. A czy jest możliwość taka, że ktoś jednak zainterweniuje, na przykład sprawi, że ta bonifikata będzie równa poziomowi tej bonifikaty właśnie na gruntach Skarbu Państwa? Znaczy tam, gdzie są to grunty samorządowe, a też trzeba powiedzieć tak, że jeśli chodzi o użytkowanie wieczyste, no to są grunty przede wszystkim samorządowe. To z gruntów Skarbu Państwa na użytkowanie wieczystym jest około 6%. Na mieszkaniówce trochę więcej, w różnych miastach to się kształtuje różnie. Ale co do zasady, no to oczywiście są przede wszystkim grunty samorządowe i tam, gdzie nie ma bonifikaty, no to jest jakby nasza rola taka obywatelska, żeby do swoich radnych, do tych, na których głosowaliśmy, żeby do nich się zwracać, aby takie bonifikaty zastosowali. Natomiast rzeczywiście po tej patologicznej jednak sytuacji w Warszawie, gdzie nie tylko wycofano się i powrócono z powrotem do tej bonifikaty sprzed wyborów, czyli z października, no ale przede wszystkim przeszacowano radykalnie wysokość wartości tych nieruchomości, bo bonifikata jest zawsze od czegoś, a podstawa jest wyższa. 90% w woli, tak, woli 90%. No to oczywiście wyższa jest również ta stawka, niezależnie od wysokości bonifikaty. Damy taką możliwość, aby wojewoda w dalszych pracach legislacyjnych, bo Senat w grudniu podjął taką inicjatywę, damy taką możliwość, aby wojewoda mógł dorównać do tej stawki samorządowej, jeśli ta samorządowa jest oczywiście wyższa niż bonifikata na gruntach Skarbu Państwa. Ale warto przy tym powiedzieć dwie rzeczy, które wydaje mi się trochę umykają, a są absolutnie kluczowe. Znaczy, po pierwsze wyjaśnić, skąd jest ta bonifikata na gruntach Skarbu Państwa. Myśmy mogli tę bonifikatę kształtować no, w dowolny sposób. Ukształtowaliśmy ją jako premiowanie płatności jednorazowej. Ona jest za płatność jednorazową, po to, żeby jak najszybciej... Czyli zapłacę całość... To dostaje bonifikatę. To dostaje bonifikatę, rozumiem. Tak, natomiast no myśmy chcieli po prostu premiować jak najszybszą spłatę tego przekształcenia, no tak, żeby po prostu raz na zawsze tą kwestię jak najszybciej załatwić, żeby ją załatwić po prostu na tyle, na ile się da w roku 19, najpóźniej w 20, 21, żeby nie rozciągać tego w czasie. I proszę pamiętać o tym, że
dochody z gruntów Skarbu Państwa, które są w użytkowaniu wieczystym, to są dochody samorządu i Skarbu Państwa. Czyli my, uwzględniając tą wysokość bonifikaty ustawową, musieliśmy wziąć pod uwagę, że dzielimy się tymi dochodami z samorządami, a to przede wszystkim z tymi samorządami najbiedniejszymi, czyli z samorządami powiatowymi. I druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to to, że nie ma tak, że to wysokość bonifikaty likwiduje niesprawiedliwość związaną z opłatą za użytkowanie wieczyste. Tak jak powiedziałem, bonifikata jest od opłaty, więc nawet jeśli ona jest równa, a opłata nie wiem, krotnie wyższa, no to oczywiście jest to niesprawiedliwe. I tak naprawdę to, że zlikwidowaliśmy po 1 stycznia 2019 roku opłaty za użytkowanie wieczyste, to jest jedyny sposób likwidacji niesprawiedliwości związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste, które miało miejsce przez te ostatnie lata. I były sytuacje nie tylko różnic pomiędzy gruntami Skarbu Państwa a gruntami samorządu. Mogły być różnice między gruntami samorządu na jednym osiedlu, a na drugim osiedlu całkiem inne stawki, bo były tam kiedy indziej na przykład przeszacowywane. Ba, mogło być tak, że w jednej nieruchomości, w jednym bloku ktoś się odwoływał, ktoś się nie odwoływał i ten dzisiaj ma stawkę X, a drugi X razy 400%. Więc no to są sytuacje, które są absolutnie społecznie nieakceptowalne i z nimi skończyliśmy 1 stycznia 2019 roku. Ja chciałem zapytać właśnie o te opłaty, bo tak jak pan mówi, w Warszawie one nagle zostały podwyższone, znaczy bonifikata została podwyższona, czyli opłata została zmniejszona, później po wyborach postanowiono zrobić odwrotnie, później znowu wrócono do, Rada Warszawy powróciła do 98% bonifikaty, ale czy to jest możliwe, żeby po tej zmianie, po roku, po 1 stycznia 2019 roku dokonać na przykład nowej wyceny gruntu, który właśnie podlega, znaczy który już teraz, no kiedyś był w użytkowaniu wieczystym, a teraz jest w tym, już prawem własności powiedzieć, no przepraszam bardzo, myśmy tego nie robili przez na przykład ostatnie 10 lat, w związku z tym musimy to zrobić teraz, żebyście mogli, żebyście zapłacili prawdziwą opłatę, a nie zbyt niską. Nie, to jest możliwe. Nie jest możliwe. Oczywiście przeszacować sobie, jeśli miasto do czegoś potrzebuje, to wartość nieruchomości może, ale nie może ona już stanowić podstawy opłaty z tytułu tego przekształcenia, bo opłata przekształceniowa to jest opłata na 1 stycznia 2019 roku. Przez 20 lat jednakowa. Nie da się przeszacować tej opłaty i to jest taka pierwsza widoczna korzyść nawet dla tych, którzy nie będą chcieli korzystać z żadnych bonifikat, bo są i tacy, którzy nie chcą, nie ma ich w Polsce, nie wiem, gdzieś w ogóle są niezainteresowani tym. Oni też się przekształcili, oni sobie płacą tak jak płacili, spłacą to zobowiązanie, które jest z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, więc takiej możliwości nie ma. Ja więcej powiem dzisiaj, że jeśli oczywiście posłowie będą mieli taką wolę i w dialogu z nami przy procedowaniu tej ustawy, którą rozpoczął Senat, wydaje mi się, że możemy mieć bardzo ciekawe propozycje dla tych, którzy dostali te podwyżki za 5.12, czyli dla tych, którzy dostali te propozycje w grudniu na przykład. I to będą rozwiązania, które będą bardzo korzystne dla mieszkańców Warszawy, którzy byli zaskoczeni tymi podwyżkami. Bo mamy taką sytuację, zresztą przed chwilą wspominaliśmy o tym, że na Woli bodajże 900% została podniesiona z tego opłata. Z tego, co podaje, tak. I teraz się pojawia pytanie, czy gdyby był mieszkańcem Woli i posiadał takie mieszkanie, które, w którym grunt został przekształcony, to powinienem się spieszyć ze spłatą, czy raczej poczekać? Bo tak naprawdę pan mówi, że są zmiany dotyczące legislacyjne, ale być może warto po prostu wystarczy pójść do sądu i powiedzieć, no przepraszam bardzo, ale to jest zmiana dokonana za 5.12 i być może sąd się przychyli i powie, że nie było to zgodne z prawem. Ja jestem całkowicie przekonany, że samorządowe kolegium odwoławcze takie zmiany na chybcika rzeczywiście będzie kwestionowało i tam pewnie podstaw do zakwestionowania tych zmian się znajdzie, więc warto się rzeczywiście odwoływać i tam, gdzie ten termin jeszcze nie upłynął, czyli termin 30-dniowy, to absolutnie zachęcam tutaj wszystkich, którzy otrzymali takie informacje o przeszacowaniu ich gruntów i tak radykalnych podwyżkach, żeby się jeszcze odwoływali. Legislacja będzie dotyczyła oczywiście tych, którzy się nie odwoływali. No dobrze, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że niech to zostańmy przy tym gruntach Skarbu Państwa, tych 60%. Pan mówi, że jeżeli zapłacę teraz, to dostanę 60% całość, czyli rozumiem tak naprawdę te 20 opłat, to dostanę 60% bonifikację. Minus 20 opłat, minus 60%. Minus 60%. Ale wyobraźmy sobie, że mnie nie stać i na przykład, nie wiem, zapłacę za 2 lata, to ile wtedy zapłacę? Nie, to wtedy, znaczy
kształtowanie tej bonifikaty na gruntach samorządowych jest dowolne. Samorządy mogą w różny sposób ją i już nie kształtują. Natomiast Skarby Państwa, ona jest skonstruowana za płatność jednorazową i ona wygląda w ten sposób, że bonifikata jest tylko przy płatności jednorazowej i każdego roku o 10% niższe, czyli zachęcamy do jak najszybszego uregulowania tej kwestii. To będzie 40%, tak? Czyli 18 minus 40%. Tak. Czyli tak naprawdę generalnie powinno być tak, że mi powinienem się starać jak najszybciej załatwić tę sprawę, jak najszybciej, jeśli idzie o, mówię o Skarbie Państwa. Jak najszybciej, ale bez paniki, to znaczy, bo to jest opłata roczna, w związku z czym samorządy mają 12 miesięcy. Samorządy, niezależnie od tego, czy to grunt Skarbu Państwa, czy samorządu, bo prezydent zarządza gruntami Skarbu Państwa, więc nasza informacja przyjdzie z ratusza o tym, czy z Urzędu Gminy w mniejszych miejscowościach, o tym, jakie te opłaty są dla nas, te przekształceniowe, jaka jest stawka tej opłaty. No oczywiście będzie taka jak opłata za użytkowanie wieczyste, ale będzie również informacja o tym, że jest bonifikata, ona kształtowana jest w taki sposób i wtedy dopiero składamy wniosek o to, żebyśmy chcieli z takiej bonifikaty skorzystać. Czyli przestrzegam przed tym, bo wiem, że tak się dzieje też w Warszawie, w wielu urzędach, żeby dzisiaj gdzieś iść, wnioskować, składać prośbę o wydanie zaświadczenia, jeśli nam to nie jest do czegokolwiek potrzebne, jak na przykład do takiej sytuacji, że chcemy sprzedać mieszkanie. Jeśli nam to nie jest potrzebne, to nie ma żadnego powodu dzisiaj, żeby cokolwiek robić, trzeba czekać spokojnie na zaświadczenie. No, widzi pan, ja tutaj akurat trochę rozumiem warszawiaków, no bo oni już raz przeszli przez taką sytuację, że zostało im zaufanie do instytucji pan przed chwilą powiedział, miasta jest ograniczone, ale to już się nic nie wydarzy. Jeszcze raz tą wartość, ilu osób dotknie ta zmiana? 2,5 miliona użytkowników. 2,5 miliona użytkowników. To w niektórych miastach będzie zaczęło tak naprawdę potężny problem, w sensie tam, że to będzie kilkaset tysięcy wniosków, które będą musiały zostać przebilone przez samorządy. Może się okazać, że przykład samorządy powiedzą, no przepraszam bardzo, nie zdążyliśmy, nie skorzystacie w tym roku z tej bonifikaty 98%. Jeśli się spóźnią samorządy, to ta bonifikata będzie na przyszły rok, to nie ma problemu. A to w takim razie co jest decydujące? Nie, tam w ustawie jest to określone. Jeśli wejdziemy w przyszły rok, a jeszcze to zaświadczenie nie będziemy mieli tego zaświadczenia, to spokojnie możemy to załatwić w przyszłym roku. To są naprawdę przepisy, które obywateli chronią przed tego typu sytuacją. Ja sobie zdaję sprawę oczywiście, że w dużych miastach może być to organizacyjnie kłopot, no ale to jest wyzwanie dla nas wszystkich, nie tylko dla samorządów. Ja przypomnę, że główny ciężar tego przekształcenia bierze na siebie państwo, bo co z tego, że nastąpi ten przekaz informacji, wydawanie tych zaświadczeń do mieszkańców od strony samorządu. Własność jest, wie pan kiedy, jak wpisane jest w księgę wieczystą. I myśmy zdali po 120 milionów każdego roku, czyli tego roku 19, 20, 21, na wzmocnienie wydziałów ksiąg wieczystych w sądach, po to, aby ta operacja przebiegała sprawnie, no bo jakby, no, to jest gigantyczna skala, jakiej nigdy w Polsce nie przerabialiśmy, więc i samorządy się muszą do tego przygotować, i my jako państwo musimy się do tego przygotować, i organizacyjnie jestem przekonany, że sobie z tym poradzimy, tym bardziej, że no, niech pan sobie, panie redaktorze, wyobrazi następującą sytuację. Jest październik i w listopadzie i w grudniu mieszkańcy Warszawy otrzymują informację o tym, że podniesiono im opłaty za użytkowanie wieczyste. Ale żeby doszło do tego, że otrzymaliśmy taką informację, to poza tym, że trzeba ją skutecznie doręczyć, co też zajmuje czas, to trzeba wybrać rzeczoznawców w trybie konkursowym, trzeba z nimi podpisać umowy. Ci rzeczoznawcy muszą przygotować operaty szacunkowe. Z operatów szacunkowych sztab ludzi w urzędzie musi wyjąć te ułamki, które są dla nas odpowiednie, i je nam opisać, przeliczyć i wysłać. No, krótko mówiąc, nie zajmuje to tygodnia czy dwóch, więc jest oczywiste dla mnie, że o tej operacji Rafał Trzaskowski jako kandydat na prezydenta Warszawy doskonale wiedział. Jest oczywiste również dla mnie, że samorządy potrafią się zmobilizować i bardzo szybko wysyłać informacje o podwyżkach, więc sądzę, że równie sprawnie wyślą informacje o przekształceniu. No tak, ale może być tak, że powiedzą, no przepraszam bardzo, my bardzo żeśmy to szybko, ładnie zrobili. To trochę mi akurat przypomina historię związaną ze śmieciami, że myśmy sobie poradzili, a przepraszam państwo, oraz sądy sobie nie dały rody, bo wiadomo, mamy paraliż sądów, tak? Nie, no zakładam, że nie, no dlatego mówię, że myśmy naprawdę wzmocnili te księgi wieczyste, chcemy je wzmocnić etatami, chcemy je wzmocnić ludźmi, no po to, żeby to szło sprawnie, no na tyle, na ile to możliwe. Zakładam, że nie będzie paraliżu ksiąg wieczystych. Uczciwie mówiąc, to ja mam w ogóle takie marzenie, czy powiedzmy
kieruje mną taka troska i jakby z wielką przyjemnością jakby tutaj dołożyłem się do tego wzmocnienia ksiąg wieczystych. Ja to uważam w ogóle za dobre dla gospodarki. To znaczy to przyspieszy, usprawni proces wpisywania własności przy przekształceniu, ale w ogóle dobrze byłoby, żeby księgi wieczyste w Polsce pracowały sprawniej dla obrotu gospodarczego, więc zakładam, że pomożemy generalnie gospodarce. No wie pan co, właśnie ostatnio musiałem muszę złożyć jakiś dokument do urzędu i gminy, muszę powiedzieć, że muszę tam wpisywać, dawać wypis księgi wieczystej, jakby urząd nie mógł sobie zajrzeć do internetu i to sprawdzić. Urząd ma dostęp w ewidencji do ksiąg, no więc. Musimy kończyć. Moim gościem był Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na następny wywiad gospodarczy. Do widzenia.